Ekran startowy. Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk. Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk. Hejo, hejo, wszystkim witajcie serdecznie tego zimnego, lipcowego popołudnia niedzielnego. Tak, jestem dzisiaj ubrany w szarym sweterku, jak widać, ponieważ dla odmiany, gdzie parę dni temu u nas w Polsce było tu w Mazowieckim bardzo gorąco i człowiek chodził bez podkoszulki nawet, tylko gdzieś tam w samych slipach albo krótkich spodenkach, to okazuje się, że nagle zrobiło się mega turbo zimno. No i dzisiaj, kochani, akurat ja po 9 miesiącach jest święto, jestem w Galerii Północnej w, słuchajcie, KFC. A oto, uwaga, hop, oto mój kubełek, jeden kubełek, drugi kubełek, jakiś taki mały w promocji po 13 zł tym razem. No, także ja się poczęstuję. Wezmę sobie oporę o coś na chwilę telefon. Nie muszę. Wziąłem sobie, co sobie wziąłem? Łódko dodatkowo. O, to jest moje? Tak? To bym gdzieś poszedł. Tak, przestawię. Wziąłem sobie udeczko, jak widać. I tu jest chyba dwa skrzydełka i dwa te takie te stripsy i takie. No takie, jak to się mówi, nie wiem, takie te małe, zapomniałem teraz nazwę tego. No. No i oczywiście jeszcze. I. O, frytusie też dali do tego kubełka. No proszę bardzo, więc na kolację w sam raz, nie? No. Co będzie dalej, zobaczymy. Więc pozwólcie, że teraz się będę delektował tym pysznym KFC. No. Okej. Pauza, przycisk. No i my sobie właśnie zjeżdżamy. 0%. Także wam pokażę, jak zjeżdżamy w dół. Dopowiem tylko, że tam były hot wingsy, tak? Jeszcze, czyli dwa stripsy, skrzydełka, dwa hot wingsy. Czy odwrotnie to się mówi? Ja coś przepraszam. Ja wziąłem mix, czyli dwa łódka. O, tak będzie dobrze widać? O tak? Ale co ty chcesz pokazać? Jedziemy w dół. Idziemy w dół. No, wyjeżdżam z galerii, z samej góry. Słuchajcie, i frytki, więc za 13 zł się to bardziej opłaca niż tak zwany kubełek klasyk za 39 zł, bo tak naprawdę to samo wychodzi, co dwa kubełki te za 26, tak? Więc fajny pomysł z ich strony. No, ale ceny rzeczywiście, jak człowiek się nie kapnie, nie przeliczy sobie co, gdzie, ile jest w kubełku, czy w jakimś tam pakiecie, to może się ładnie przejechać sam na swojej głupocie niechcący. Ajajajajaj. Boże, jeszcze pamiętam czasy, kiedy te kubełki były po 24 zł. Się w Warszawie przy smyku kupywało prawie codziennie. Więc to były piękne czasy na Alei Soli. Nie. Ale ja... Boże, jak ta główna aleja się nazywa? Marszałkowska i... Aleje Jerozolimskie, przepraszam. No. Że byś przekazał coś w kinie, bo nawet Crazy to mi myślał, żebyśmy do kina poszli sobie coś obejrzeć, ale no dzisiaj wszystko tylko dla osób widzących, bo czytane. I z napisami. Z napisami, tak, a ja jestem antyjęzykowy, więc mam przekiane. Uczcie się, kochani, języków, żebyście nie musieli przepłacać za to, żeby mieć z dubbingiem, tak? No. No, już idziemy. A w ogóle wiele fajnych, naprawdę filmów wiele fajnych jest po angielsku, czy w różnych językach. Nawet treści, prawdziwe treści są zresztą. Tak samo jak dobrze właściciel grupy, administrator na przykład zna perfekcyjny angielski, bo zaczął na grupie Fredki z angielskiego właśnie różne ciekawe rzeczy od roku czasu, czy dwóch lat zaczął właśnie przetłumaczać między innymi i inni ludzie też zaczęli przetłumaczać, bo jest na przykład mało wiadomości tak naprawdę co do medycznych rzeczy związanych z zwierzątkami Fredka. No, dobra. Zobaczymy, co dalej się wydarzy, kochani. Pauza. Przycisk. Pauza. Przycisk. Pauza. Przycisk. Głośność powiadomienie 0%. No przeszliśmy sobie blisko Wisły, ale tam gdzieś za drzewami. Wisła. No, tylko Wielkopolana, żeby sobie mała pobiegała. O, gdzieś tam helikopter jedzie. A dla osób, które uwielbiają poprawne polszczyzny, są ciekawi wielu ciekawych rzeczy.
z językiem pięknym polskim, to dzisiaj proponuję kanał Mówiąc Inaczej. No i właśnie między innymi się dowiecie o durnych zdaniach, czy słowach, jakoś tak to po powiedzeniach, które gdzieś tam utrwalono nam od dziecka, tak typu pokorne ciele, dwie matki się. No, albo nie wiem, ryby i dzieci głosu nie mają, tak? Więc no, ciekawe, kto z was na przykład, nie wiem, uważa, że jakieś powiedzenie jest durne, manipulacyjne przez kogoś, kogo nie interesuje twoje zdanie i masz się zamknąć, albo masz tak robić, jak ja chcę. No, właśnie. A ja od dziecka uważam, że wiele rzeczy i to, co właśnie teraz posłuchałem sobie w jednym z filmików, mi się sprawdza. Uważałem, że to jest głupie, bezsensowne, bo ja całkowicie analizowałem sobie wszystko i tyle. No. A najbardziej uwielbiam, jak mam własne zdanie, przez całe życie mam własne zdanie, a ktoś ci powie, bo ty jesteś niewidomy. O, najlepiej. O, rewelacja. Każdy spojrzy na swoje błędy, zanim się weźmie za cudze. No. A każdy ma coś za skórą ze mną na czele. No. Co tu mamy? Krzaki czy co? Nic, polana. Polana. I co tu mówisz, że tu dronami czasami latają? Tak, tutaj przylatują, przyjeżdżają, żeby sobie z dronami poćwiczyć. Fajnie. Ostatnio, wiesz co, znalazłem z Bogdanem fajny dron za chyba 500 zł nawet, z kamerką, a tylko 500 metrów ma zasięgu. Dobra, sobie później. Lolka! Gdzie ona jest? Tu nie ma nic, chyba miałem... No Łąka, no co, przykład sobie to chciałem. Wiesz, aby dać na kanał, żeby to było strzelne. Pauza, przycisk. No i kochani, będę kończył, bo już głośność, powiadomienie, zmrok. 0%. Generalnie, bo już jest koło 21 godziny. Także niestety już coś ciemniej mamy w Polsce. No i co wam jeszcze mogę ci zaproponować? Mogę wam zaproponować jeszcze kanał Pasofix. To jest chłopak, który właśnie ma różne ptactwo zdobne. Ktoś lubi przyrodę i ptactwo, to króliki, kozy. Więc możecie u niego fajny drób sobie zdobyć i zobaczyć właśnie, jak to wygląda. A przede wszystkim ma lisy hodowlane dwa, tak? Więc fajny kanał. Drugi kanał właśnie to też hodowlana przygoda Damiana. Tak samo facet ma ptactwo, też polecam generalnie. No i chyba... O, gdzieś tam ptaki w tle słychać, bo jest las gdzieś tam. I tyle chyba z takiej wiadomości. Mówię, jakbyście się nudzili, to zawsze możecie jakiś fajny, ciekawy kanał dodatkowo sobie zobaczyć ze zwierzętami. A, no i na Rancho Laszki u Emilki. Słuchajcie, opowiadał o tym właśnie, jak to ludzie, można mówić, nie słuchają, wchodzą na teren, gdzie jest bydło, gdzie są byki z dziećmi, bo dziecko sobie chce byczka pogłaskać. Okej. No i proszę bardzo, jest Emilka, wypadek czy jakoś tak. Emilka stała koło swego młodego konia ogierka rocznego Zefira, gdzie bardzo podziękowania dla tych, co wspierali ją w leczeniu Zefira i w ogóle. No i co się wydarzyło? I wydarzyło się to, że młoda jałówka Jersey rasy, słuchajcie, do niego chciała podejść, czy tam podchodziła, on się wystraszył i przebiegł se po swojej pani. To się może zdarzyć przy zwierzętach niestety dużych, bo one wiadomo, no konie, krów raczej unikają, bo one jednak mają rogi, więc niestety, ale koń z krową raczej nie wygra, no prędzej chyba z dzikiem. Ale to inna historia. Ale generalnie, natomiast no i proszę co, no na szczęście tylko jak po niej przeleciał, no to przewróciła się, tam słychać Emilkę jak krzyczy i nagle po prostu nos miała pochalatany, tak? I była poobijana plecy w ogóle, więc tak się kończy właśnie niestety, jak się jest w stadzie zwierząt, więc no... Ja osobiście nie chciałbym podchodzić do obcego stada zwierząt na polanie, gdyż sam wiem,
o przygodach z własnymi zwierzętami, jak to bywa. No to kochani, chyba na tyle w takim razie. Pozdrawiam Was serdecznie i do kontaktu. Pauza, przycisk. No. Pauza, przycisk. No, jak na zboża. Głośność powiadomienie, 0%. Nie, tego tutaj masz Wisłę, zaraz będziesz. No i wylądowaliśmy przy Wiśle. Jeszcze z widno, mimo że 21. Udało się. Jesteśmy w okolicy Brudna, czy Tarchomina. Nie wiem, jak to by bardziej ująć. Jesteśmy... Tam dalej, jakbyśmy pojechali, to by były... Poszoł? Nie, to by były te... Nie nagrywaj tam, prosto nagrywaj. Aha, to? To by były... fontanny, na których byliśmy. A to jesteśmy blisko Starego Miasta w takim razie. Tylko już po stronie właśnie Tarchomina. Lolka. No chodź. Chodź, gwiazda. Co jest po lewej? Wisła. Tylko właśnie jeszcze tu są drzewa, zaraz ich nie będzie. No dobrze, niech sobie będą. Bardzo, bardzo dobrze, że drzewa są. Ludzie jeszcze parę lat to powycinają wszystko. A co jest po prawej? Wisłostrada, ale jej nie widać, bo też jest za drzewami. Tu jeżdżą ludzie na rowerach, aha, na rolkach. Fajnie. A my drogi teraz schodzimy w dół. Jednocześnie chciałbym, żebyśmy rolki kupić, ale nie, kupić specjalnie, żeby raz się przejechał dla pokazówki na kanał. Nie, nie, nie chce mi się. No przecież, no przecież jeździłem. No, jeździłeś, więc teraz też możesz jeździć. Dopóki? Co się nie stało? Znak podniesionego kciuka. Ktoś polubił twój komentarz. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że wreszcie trafiliście do swojego wymarzonego miejsca. PS, dziewczyny z rajdu naprawdę mają... Nie, nie. Komentarz bogat na Rancho Bluniów. Ktoś polubił. Tutaj możemy iść. No. Tu po tym wielkim, grubym schodku. O, co tu jest? Cały czas trzymaj się. Co tu jest? Tak dziwnie. Schody to są. Do czego? Żeby usiąść? Można usiąść. Czy tu statki pływają? Tak. Tylko jak w lewo będziesz szedł, to tam jest schodek, o taki, i znowu w dół. A to my nie jesteśmy tu, gdzie statki pływają? Te nie statki, tylko jak to się jesteśmy, nazywa? Jesteśmy tutaj, statki, gdzie pływają, gdzie Adriana pływa, to tam dalej. No, dalej tam, aha. Tak, ale te schody też prowadzą do tamtej. A to nie jesteśmy po stronie ZOO, tylko po stronie fontan, tak? Tak. Czyli przyjechałeś przez Wisłę jednak. Tak, a to przepraszam Was. Po stronie fontan, a nie po stronie... Tu my jesteśmy po stronie Warszawy. Przepraszam, wprowadziłem w błąd wszystkich. My też jesteśmy, jedna i druga strona jest Warszawy. No. Tylko jest prawa i lewa strona Warszawy. My jesteśmy po prawej stronie Warszawy, a na lewej stronie mieszkamy. Tak, no też między innymi. Tam jest właśnie... Na lewej stronie jest ZOO. Tak. A na prawej stronie... Pałac, Starówka. Tak. Pałac Kultury i Nauki, gdzie ostatnio była bardzo piękna wystawa i może Wam na kanał wyślę filmik, bo kolega był na wystawie, jeżeli to oczywiście przyjmą, Da Vinci'ego wystawie, słuchajcie, mówi, że rewelacja, że w ogóle no, był w wielkim szoku, była do 25 czerwca niestety, od marca. Ty nie byłeś zainteresowany tą wystawą, nie? Ale Robert był filmik zrobił właśnie, więc ja też byłem ciekawy tej wystawy, bo... Jestem jeden z malarzy, którego po prostu uwielbiam po prostu. No i to był naukowiec jako lekarz, dzięki niemu on właśnie odkrył narządy, że są w ciele tak naprawdę, ustawił w którym miejscu co jest, no niesamowity facet, tak? Że dzięki niemu teraz współcześni lekarze wiedzą co, gdzie, jak leczyć. Od tego się zaczęło, a nie jakieś eksperymenty średniowieczne. Wyrwiemy to i zobaczymy co będzie, czy się pacjent wykrwawi, czy się nie wykrwawi, prawda? No. Chociaż te metody leczenia też były niesamowite. Typu, nie wiem, sprawdzanie po zapachu moczu, co komu dolega. Boże, to było, może powiedzieć zarazem, obrzydliwe, ale jakie niesamowite to musiało być. No i a tam jest tak. Ciekawe, mogą mi tego filmu nie przyjąć. A, przykład Wam powiem, dlaczego moje filmy są z reguły krótkie, albo takie z tematyką, że jak jestem w danym miejscu, tutaj podkreślam, ponieważ nieraz są rzeczy, które powiedzmy
no mogą nie przejść, tak? Typu jak gdzieś się z budynku, czy na uczelni, czy gdzieś, może być tak, że się jednak no, YouTube może nie zgodzić i wtedy powiedzmy robię filmik, powiedzmy 40 minut, jak Anioł na resorach, tak, Dzień z nami, też Wam polecam, bardzo ciekawy dziewczyny na wózku, jej męża kanał, mają Angel pieska, ale niestety prawda jest taka, że powiedzmy ta osoba pomaga mi, montuje film, proszę. Schodów się zbliżasz. No, wiem. Nie, no tam do przodu weź laskę. No. O, a to może wyżej wejdę, żeby lepiej było widać z góry. Ale dalej są takie same schodki. Co mam zrobić teraz? Nic. O Boże, one są takie krzywe, zobaczcie. Normalne schodki. No nie. No dobra, no normalne dla widzącego, to normalne. Aha, dziwnie, bo też rzeczywiście tu jest, aha, tu jest tak. A tu, aha, bo tu jest, a wiem o co chodzi, że... Tak, wiem o co chodzi, że nie muszę taki kawał... No tak, 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 rozumiem. I o czym ja jeszcze Wam mówiłem? I właśnie... I są filmy, które mogą nie przejść po prostu, tak? Z pewnych względów. Teraz Tomek się narobi, powiedzmy, pomontuje mi kilka czy kilkanaście filmów zgranych, tak? Na przykład, gdzieś na mieście. No i nagle YouTube powie, nie, nie można, RODO albo coś innego, tak? Tak, raz jeden filmik usunąłem na moim kanale z wypadku, bo rzeczywiście było widać twarz osoby, która do niego doprowadziła w taki lub inny sposób. I dobra, mówię, usunę go, ponieważ rzeczywiście no też nie chcę, żeby po tym człowieku potem wszyscy dookoła jeździli, no bo no nie mi ocenić, jak to się stało, dobrze się nikomu nic nie stało, tylko niestety samochód zmasakrowany był, tak? Opel. No. No, także dobrze, żebym tu pan Paweł zwrócił uwagę na to, żebym twarzy nie pokazywał. Także za to dziękuję ewentualnie panu. No bo bez przesady. A my jako ludzie lubimy po ludziach jeździć, nie znając przyczyny, aby po prostu jeździć, tak? A ja też mi nie o to mi chodzi. Bo ja zawsze uzasadniam powód. Zresztą mój kanał jest kryzowaty, więc no. Ojejku. No i tak to wygląda. Up. Stoją jakieś jednostki pływające, czy nie? Tomaszu? Nie ma. Nie ma nic? No nie ma. To może górą wrócimy za chwilę? Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Idziemy sobie w kierunku fontan, bo te porze powinny świecić, a to zrobię oddzielny filmik Wam. Śmiejemy się, bo Tomek mówi, co się dzieje z Tobą, że Ty się pchasz tam, gdzie jest niebezpieczeństwo. Właśnie szedłem sobie prosto i co się stało? No mów. A jechały rowery i nagle Ty skręciłeś w kierunku roweru, żeby Cię przejechał. I tak zawsze jest. Bo ja szukam... To jest nieprawdopodobne w ogóle. Nie, ja szukam po prostu punktu oparcia, tak naprawdę. No, to nie jest typu trawnik jakiś, żebym sobie mógł wzdłuż linii po prostu pójść, tak? Bo tu nie mam... O, pusty trotuar no, wielki. Co? I teraz znowu się kierujesz prosto na pana. Ale dobrze, no rowerze też musi patrzeć, jeżeli osoba niewidoma, nie, tak? Niestety. Pan szedł z drogi, rozumiesz? To jest właśnie to. Pan szedł z drogi... No ty zaczynasz nagle tą i idziesz prosto na niego. Ale przepraszam, pan se ogląda teren ze swojego siodełka, a ja se oglądam teren za pomocą mojej białej laski, więc co w tym jest takiego naprawdę gorszącego, nie rozumiem. Mam prawo? Czy mam prawo oglądać na swój sposób? Mam prawo chyba, tak? No. Zamknij oczy i sobie tu idź, cwaniaczku. Mam ci laskę i sobie idź, bo ja szukam punktu oparcia, czy mógłbym sobie jakieś tu sam pospacerować. Ja bym sobie szukał oparcia na bokach, a nie na środku. No właśnie, chcę dojść do boku. No, chciałem dojść, tak? No to po boku masz, jak ja cię teraz prowadzę, to masz zawsze wszystko po boku. Aha. Nie prowadzę tu? Cię po środku. A, tu, teraz mam, proszę bardzo, o. Teraz mam fajny punkt oparcia, zieloną piękną trawę, która jest do ścięcia prawdopodobnie już, bo chyba jest za duża, bo aż opadła. Oj, tu zaraz będzie chyba tunel, coś mi się wydaje. I schody na dół. Co tu ciemno jest tu? Nie, co tutaj jest? Idziemy do samochodu. A, tu nie idziemy? No, na ten nie idziemy sobie?
Co? To jest kawał, wiesz, przynajmniej 1,5 kilometra. A to nie, dobra, tak mazie, to, no to, a co tam jest tak ciemno, tam z tym jest? Tu jakaś budowa jest, w trakcie. O, widzicie, niedługo powstanie apartament nowy, piękny, więc jakby chcecie mieszkali nad Wisłą, dobra. Przy starym mieście. Tutaj klocek stoi, dobra. No. Ach, klocki się wszędzie zdarzają. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i miłego życzę wam dnia. Pa! Ekran startowy.